Witaj w bajkotece. Zapraszam cię na bajkę pod tytułem Gwiazdor i Księżycowa łódka. W małej wiosce, ukrytej między wzgórzami, mieszkał chłopiec o imieniu Gwiazdor. Każdej nocy, kiedy wieś pogrążała się w śnie, Gwiazdor wychodził na zewnątrz, aby podziwiać gwiazdy. Marzył o podróży po niebie, o dotknięciu księżyca i rozmowie z gwiazdami pewnego wieczoru, kiedy księżyc świecił jasno, a gwiazdy migały jak małe latarnie, Gwiazdor usłyszał głos za sobą. Odwrócił się i ujrzał staruszka o brodzie białej jak mleczna droga. Staruszek przedstawił się jako stolarz i powiedział, że zna sposób, by Gwiazdor mógł spełnić swoje marzenie. Oczy chłopca rozbłysły radością. Stolarz opowiedział mu o tajemniczej łódce, która mogła płynąć po niebie. Gwiazdor, pełen nadziei i podekscytowania, postanowił pomóc stolarzowi w budowie tej niezwykłej łodzi. Przez dni i noce pracowali razem, tworząc coś, co wydawało się niemożliwe. Kiedy łódka była gotowa, wyglądała jak mały fragment nieba, pełna blasku gwiazd. Gwiazdor, patrząc na swoje dzieło, wiedział, że jego największe marzenie właśnie ma się spełnić. Jego serce wypełniła radość i niecierpliwość na myśl o nadchodzącej podróży między gwiazdami. Tego wieczoru, gdy księżyc ponownie zawisł na niebie, Gwiazdor wsiadł do łódki. Z głębokim oddechem i błyskiem w oku, przygotował się do swojej pierwszej gwiazdnej podróży. Nie wiedząc, jakie niesamowite przygody miały przed nim leżeć, Gwiazdor, z sercem pełnym marzeń, podążył za tajemniczym głosem, aż dotarł do chaty starego stolarza. Wśród wiórów i zapachu drewna, stolarz, o oczach lśniących jak gwiazdy, pokazał mu niezwykłą łódkę. Wyglądała jak fragment księżyca, skąpana w srebrzystym blasku. Ta łódź zabierze cię w podróż po gwiazdach, powiedział stolarz. Gwiazdor, pełen podziwu, postanowił pomóc w dokończeniu tej magicznej łodzi. Dni mijały na pracy. Razem szlifowali, malowali i ozdabiali łódkę, która z każdym dniem stawała się coraz piękniejsza. Stolarz podczas pracy opowiadał Gwiazdorowi o tajemnicach wszechświata, o gwiazdach, które noszą imiona, i o galaktykach, które tańczą w kosmicznym rytmie. Gwiazdor słuchał zafascynowany, każde słowo zapadało głęboko w jego serce. W końcu, po wielu dniach ciężkiej pracy, łódka była gotowa, stała tam, świecąc jak gwiazda, gotowa zabrać Gwiazdora na niezwykłą podróż. Stolarz, z uśmiechem na twarzy, wręczył Gwiazdorowi wiosło, które lśniło jak promień księżyca. Twoja podróż zaczyna się teraz, powiedział stolarz. Gwiazdor, z wdzięcznością w sercu, podziękował mu i wsiadł do łódki. Z każdym pociągnięciem wiosła łódka unosiła się coraz wyżej w kierunku migoczących gwiazd. Gdy wzbijał się w górę, Gwiazdor czuł, jak opuszcza za sobą ziemskie troski. Był teraz podróżnikiem, eksploratorem nieznanego, płynącym wprost w objęcia nocnego nieba. W jego oczach malował się zachwyt, a w sercu tliło się pragnienie przygód, które miały nadejść. W chacie stolarza gwiazdor rozpoczął pracę nad swoją księżycową łódką. Drewno, gładkie i chłodne w dotyku stopniowo przybierało kształt niezwykłego pojazdu. Stolarz uczył Gwiazdora, jak wygładzać każdą deskę, aby łódź była równie lekka jak wiatr i równie mocna jak pragnienie podróży. Pracując, Gwiazdor słuchał fascynujących historii stolarza o niebie. Dowiedział się o gwiazdach, które prowadzą zagubione dusze, i o mgławicach, ukrywających sekrety wszechświata. Każdy dzień przynosił nową wiedzę, a z każdym uderzeniem młotka gwiazdor czuł, jak zbliża się do swojego marzenia. Gdy łódka była prawie gotowa, stolarz pokazał gwiazdorowi, jak pokryć ją specjalnym lakierem, który odbijał blask gwiazd. Lakier sprawiał, że łódka lśniła jak drobinki pyłu gwiazdowego, a w nocy zdawała się znikać w ciemności, stając się częścią kosmosu. Wreszcie, po wielu dniach ciężkiej pracy, ostatni gwóźdź został wbity, łódka była gotowa. Stolarz, patrząc na nią z dumą, powiedział Gwiazdorowi, że teraz jego podróż może się zacząć. Gwiazdor pełen podziękowań i z niecierpliwością w sercu przygotowywał się do swojej pierwszej podróży pośród gwiazd. Gdy nastała noc pełna migoczących gwiazd, gwiazdor wsiadł do swojej lśniącej łodzi. Serce biło mu szybko z ekscytacji, gdy łódka delikatnie uniosła się nad ziemią. Otoczony ciemnością nocnego nieba, poczuł się jak prawdziwy odkrywca, gotowy na nieznaną podróż. Z każdym pociągnięciem wiosła łódka sunęła wyżej wśród gwiazd, które wydawały się witać go swoim błyskiem. Nocne powietrze było chłodne, ale w sercu Gwiazdora płonął ogień przygody. Przestrzeń wokół niego była nieograniczona, a każda gwiazda zdawała się być na wyciągnięcie ręki. Gwiazdor płynął w stronę jasnego księżyca, który wydawał się uśmiechać do niego swoim srebrnym blaskiem. Jego serce wypełniało się radością i podziwem dla piękna wszechświata. Wokół niego migotały konstelacje, a każda z nich opowiadała swoją własną starożytną historię. Podczas podróży Gwiazdor dostrzegł z daleka tajemniczą mgławicę, która tańczyła w rytmie kosmicznej muzyki. Zaintrygowany postanowił zbliżyć się i zbadać jej tajemnice. Jak się okazało, mgławica była pełna kolorów i lśniących świateł, przypominających drogę do innego świata. Płynąc dalej, Gwiazdor zdał sobie sprawę, że każda gwiazda, każda planeta, każda mgławica ma swoją historię do opowiedzenia. Był teraz częścią tej kosmicznej opowieści, podróżującym, który odkrywał nieskończoność i piękno wszechświata. Gwiazdor, płynąc swoją księżycową łódką, Wkrótce znalazł się w samym sercu wszechświata, otoczony przez niezliczone gwiazdy i gwiezdne mgławice. Jego oczy, szeroko otwarte w zachwycie, podziwiał wspaniałość kosmosu, który rozpościerał się przed nim w całej swej nieskończoności. Podczas podróży napotkał gwiezdne istoty, które tańczyły w przestrzeni, wirując i świecąc jak żywe latarnie morskie. Gwiazdor zatrzymał się, by obserwować ich grę świateł czując się jak część tej niezwykłej symfonii kosmicznej. Nagle zauważył coś niezwykłego, tajemniczą planetę, na której powierzchni migotały niezliczone kolory. Zaintrygowany postanowił zbadać ją bliżej. Gdy zbliżał się, odkrył, że to świat pełen krystalicznych gór i lśniących rzek. Każdy element tej planety wydawał się śpiewać własną melodię, tworząc harmonię, która przenikała całą jego istotę. Zachwycony, Gwiazdor przystanął, by zanurzyć się w tej nieziemskiej muzyce. Przez chwilę czuł, jakby czas się zatrzymał, a on sam stał się częścią tej magicznej symfonii. Każda krystaliczna skała, każda kropla rosy na tej planecie, mówiła mu historię o wszechświecie która była starsza niż czas. Kiedy w końcu wyruszył w dalszą podróż, zabrał ze sobą cząstkę tej niezwykłej muzyki. Jego serce było pełne nowych melodii i rytmów, które dodawały magii do jego kosmicznej podróży. Podróżując dalej, Gwiazdor przemierzał różne gwiezdne konstelacje, odwiedzał odległe światy, gdzie każdy kąt krył nową tajemnicę. A każda gwiazda była jak nowy przyjaciel. Jego przygoda w kosmosie była jak sen, w którym każde marzenie stawało się rzeczywistością, a każda chwila była pełna odkryć i cudów. Gwiazdor wiedział, że każda przygoda zbliża go do zrozumienia tajemnic wszechświata i odkrywania nieznanego. Podróżując między gwiazdami, Gwiazdor zbliżał się do swojego celu: tajemniczego i pięknego srebrnego księżyca. Blask księżyca był tak jasny i hipnotyzujący, że gwiazdor czuł się jakby zbliżał się do serca wszechświata. Gdy wylądował na powierzchni księżyca, powitała go cisza, która była równie głęboka jak przestrzeń kosmiczna. Wędrując po srebrzystym terenie, Natknął się na zagadkowe symbole wyryte w skale księżycowej. Symbole te zdawały się opowiadać historię o dawnych czasach, kiedy księżyc był świadkiem narodzin gwiazd i galaktyk. Gwiazdor, oczarowany tą historią, zaczął odczytywać symbole. Odkrył, że księżyc był niegdyś bramą do innych światów, miejscem, gdzie spotykają się ścieżki podróżników kosmosu. Zrozumiał też, że jego własna podróż była częścią tej starożytnej opowieści. Każdy krok na powierzchni Księżyca odkrywał przed nim nowe tajemnice. Gwiazdor poczuł, że ta podróż zmieniła go na zawsze, otworzyła jego umysł na nowe możliwości i połączyła go z kosmiczną siecią życia. Gdy noc na Księżycu zapadała, Gwiazdor spojrzał w górę na gwiazdy, które teraz wydawały się jeszcze bliższe. Wiedział, że jego podróż nie zakończyła się, ale dopiero zaczynała. Srebrny księżyc był tylko jednym z wielu przystanków w jego kosmicznej odyssei. Gwiazdor, nasycony nowymi wrażeniami i mądrościami, postanowił wrócić na Ziemię. Jego serce wypełniało ciepło wspomnień z podróży pośród gwiazd, a umysł rozbrzmiewał echem kosmicznych tajemnic, które odkrył. Zasiadając w swojej księżycowej łódce, ostatni raz spojrzał na blask srebrnego księżyca. Płynąc w dół, przez warstwy kosmicznego pyłu i mijając gwiazdozbiory, które teraz wydawały się jak starzy przyjaciele, Gwiazdor zaczął rozumieć swoje miejsce w nieskończonym wszechświecie. Gdy łódka delikatnie osiadła na Ziemi, Gwiazdor poczuł, jak zmieniła go ta podróż. Nie był już tylko chłopcem z marzeniami o gwiazdach, stał się podróżnikiem, który dotknął kosmosu. Wychodząc z łódki, został przywitany przez ciekawe spojrzenia mieszkańców wioski. Gwiazdor, Pełen opowieści i nowej wiedzy, zaczął opowiadać o swoich przygodach, o tajemnicach Księżyca, o spotkaniach z gwiezdnymi istotami i o pięknie wszechświata. Jego słowa były jak iskra, która rozpaliła w sercach słuchaczy pragnienie odkrywania i marzenia o własnych podróżach. Gwiazdor zdał sobie sprawę, że jego podróż miała większy cel zainspirować innych do odkrywania nieskończonych możliwości i śnienia własnych snów. Mam nadzieję, że bajka ci się podobała. Do zobaczenia, kolejnym razem na Bajkotece.